Środa, 14 kwietnia, Błażej Macias, zapraszam na Telefakty. Szpital odsyła pacjentów. Rząd przedłuża obostrzenia, są wyjątki. Czasodzielnia, pozytywna przestrzeń otwarta. Dzisiaj minister zdrowia ogłosił, że większość dotychczas obowiązujących obostrzeń zostaje przedłużona do 25 kwietnia. Od poniedziałku do żłobków i przedszkoli mają powrócić dzieci. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o przedłużeniu dotychczasowych obostrzeń z kilkoma wyjątkami do 25 kwietnia. Zamknięte pozostają salony fryzjerskie i zakłady kosmetyczne oraz centra i galerie handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych, drogerii i aptek. Od 19 kwietnia nie otworzą się również wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane. W placówkach handlowych, targach i pocztach, których powierzchnia nie przekracza 100 metrów kwadratowych, będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Natomiast w obiektach większych niż 100 metrów kwadratowych ograniczenie będzie dotyczyło jednej osoby na 20 metrów kwadratowych. Podobnie będzie w obiektach kultu religijnego. Od 19 kwietnia dopuszczana jest również możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu do 25 osób i uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym. Działalność obiektów sportowych nadal jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie i baseny. Natomiast od poniedziałku przyszłego tygodnia otworzone są żłobki i przedszkola, natomiast w związku ze zbliżającą się majówką hotele i obiekty oferujące nocleg pozostaną zamknięte na dotychczasowych zasadach do 3 maja. Zobaczmy, jak wygląda dzisiejsza sytuacja epidemiczna. Ministerstwo Zdrowia informuje dziś o 21 283 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zgodnie z danymi resortu potwierdzono 803 zgony, w tym 182 osoby zmarły w wyniku zakażenia COVID-19, natomiast 621 osób zmarło w wyniku zakażenia i chorób współistniejących. Natomiast w województwie świętokrzyskim zachorowało 547 osób, zmarło 50 osób. W powiecie ostrowieckim potwierdzono 42 nowe przypadki SARS-CoV-2. Zmarły 2 osoby. Aktualnie w polskich szpitalach przebywa 33 906 osób, a 3457 pacjentów oddycha za pomocą respiratora. O aktualnej sytuacji w ostrowieckim szpitalu mówił dziś dr Adam Karolik. Ostrowiecka lecznica jest zmuszona odsyłać pacjentów do innych placówek. Aktualnie przebywa w niej 65 osób zakażonych. Przybywa pacjentów zakażonych koronawirusem w ostrowieckim szpitalu. Obecnie jest to 65 osób, a kilkanaście czeka na wynik testu. Jest to sytuacja, która jest rekordową jak do tej pory. W fali jesiennej mieliśmy do 70 osób, ale to było łącznie z osobami podejrzanymi. W tej chwili samych zakażonych, potwierdzonych mamy 65 osób i kilkanaście osób oczekujących na wynik badania. Pacjenci zakażeni wirusem SARS-CoV-2 przebywają głównie na oddziale płucnym, na oddziałach wewnętrznym czy też kardiologii i neurologii. Te dwa ostatnie oddziały podniesione zostały do trzeciego poziomu walki z koronawirusem. Są oddziałami buforowymi działającymi na zasadzie, hybrydowymi działającymi na zasadzie właśnie, że leczą pacjentów zdrowych i również chorych w kierunku SARS-CoV-2. Doktor Adam Karolik przekazał, że w obecnej sytuacji szpital wyczerpał ilość miejsc zabezpieczonych dla osób z COVID-19 i zmuszony jest odsyłać pacjentów do innych szpitali. Ta sytuacja jest trudna. W efekcie tej sytuacji też musieliśmy odwołać takie duże, rozległe zabiegi operacyjne, ale to też związane jest i z brakiem krwi na rynku. Po prostu mniejsza ilość dawców krwi zgłasza się do punktów krwiodawstwa do oddania krwi. Trzech pacjentów chorych na COVID-19 wymaga wsparcia respiratora. W ostrowieckim szpitalu zwiększono również liczbę łóżek na oddziale intensywnej terapii. Nasz OIOM został powiększony o 5 łóżek, w tej chwili liczy 15 łóżek. To jest jeden z największych oddziałów intensywnej terapii tutaj w regionie. W zasobach lecznicy jest kilkanaście respiratorów klinicznych oraz te, które zostały przekazane przez Agencję Rezerw Materiałowych. Na dzień dzisiejszy respiratorów nam nie brakuje. Na dzień dzisiejszy. Ja myślę, że ta trzecia fala się przełamie i zresztą ilość zakażeń jakby troszeczkę malała. Niemniej jednak ilość pacjentów do szpitala w mojej opinii przez najbliższe 2-3 tygodnie będzie zwiększała się ilość tychże pacjentów. Dobrą informacją jest to, że nie ma tak dużej absencji chorobowej medyków, tak jak na jesieni ubiegłego roku. Na szczęście
Na szczęście ta sytuacja z jesieni się nie powtórzyła i mam nadzieję, że się nie powtórzy. W tej chwili mamy 32 pielęgniarki na absencji chorobowej. To jest o kilkanaście więcej niż zwykle bywało to jeszcze przed epidemią. Więc te braki są uzupełniane głównie nad godzinami, ponieważ nie mamy możliwości pozyskania nowych pielęgniarek. Po prostu na rynku pracy takowych wolnych pielęgniarek i lekarzy nie ma. W dalszym ciągu lecznica boryka się z problemami lekarzy specjalistów, takich specjalności jak anestezjologia, internistyka czy radiologia. Szpital w Opatowie będzie miał nowy tomograf. To jest nowoczesny sprzęt, 64-rzędowy. Muszę powiedzieć, że ten sprzęt będzie używany zarówno do diagnostyki COVID-19, czyli do prześwietlenia płuc. To jest bardzo istotny element diagnostyki. Do tej pory Szpital Opatowski posiadał tomograf zaledwie 16-rzędowy, 12-letni, który często zawodził, a taki sprzęt, taki tomograf powinien być non-stop w użyciu i sprawny. Dlatego dzięki tutaj staraniom naszym, dzięki wsparciu wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, ten tomograf trafi do naszego szpitala, za co bardzo serdecznie panu wojewodzie za takie szybkie działanie i sprawną organizację składam podziękowania. Myślę, że ten tomograf będzie używany później też do diagnostyki odrazowej, szeroko tutaj rozumianym w bardzo szerokim zakresie i ten szpital nas wzbogaci. Jest to sprzęt wartości około 3 milionów złotych. 17 kwietnia Świętokrzyskie Centrum Onkologii organizuje Białą Sobotę. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach z okazji Światowego Dnia Zdrowia organizuje bezpłatne badania profilaktyczne. Będą one wykonywane w sobotę 17 kwietnia. W ramach akcji kobiety w wieku 25-59 lat będą mogły wykonać cytologię, a kobiety w wieku 50-69 lat mammografię. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni w wieku od 40 do 65 lat, którzy palą papierosy, nadużywają alkoholu, z ryzykiem infekcji wirusem HPV lub mające jeden z objawów alarmowych, takich jak ból gardła, pieczenie języka, przewlekła chrypka, guz na szyi, niegojące się owrzodzenie jamy ustnej, jednostronna niedrożność lub krwawienie z nosa, problemy z przełykaniem, mogą zgłosić się na badanie nasofibroskopiowe. Natomiast osoby pomiędzy 50 a 74 rokiem życia palące papierosy obecnie lub w przeszłości mogą wykonać niskodawkową tomografię komputerową płuc. Na badania w ramach programów profilaktycznych nie jest potrzebne skierowanie. Obowiązują kryteria określone w tych programach. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna na badania. Szczegółowe informacje oraz numery telefonów do rejestracji podane są na stronie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. W Ćminowie realizowany będzie projekt dla około 100 osób pod hasłem Czasodzielnia – Pozytywna Przestrzeń Otwarta. Więcej szczegółów Bartek Gębusia. Stowarzyszenie na rzecz osób bezrobotnych z Ostrowca Świętokrzyskiego od 20 lat prężnie działa i co rusz przedstawia nowe pomysły na aktywizację i wsparcie lokalnego środowiska. W roku jubileuszowym dla stowarzyszenia udało się pozyskać środki finansowe na wyjątkowy projekt w gminie Ćmielów. Po pierwsze, dzieci i młodzież poznaje swoje mocne i słabe cechy. Potrafi, nie wiem, organizować swój wolny czas, potrafi zainwestować swój czas w sposób bardzo korzystny dla nich, tak, na rozwój wszelkich działań pomocowych. A dla stowarzyszenia, oprócz dużo pracy związanej z prowadzeniem projektu, duża też satysfakcja z uśmiechu każdego dnia. Projekt Czasodzielnia – Pozytywna Przestrzeń Otwarta to propozycja stowarzyszenia dla blisko 100 osób, dzieci, młodzieży, a także rodziców. Projekt będzie obejmował utworzenie dwóch placówek wsparcia dziennego, między innymi właśnie tu w Szkole Podstawowej w Ćmielowie, jak również w miejscowości Brzustowa. Będzie obejmował swoim zasięgiem te miejscowości wiejskie, które no zawsze są wykluczone. Tak? Dzieciaki gdzieś pozostają bez wsparcia. Oprócz szkoły, która działa i funkcjonuje dla nich, nie ma na ich terenie żadnych świetlic środowiskowych.
ogniskowych ani żadnych świetlic wiejskich. Burmistrz Ćmielowa Joanna Suska z radością przyjęła informację o tym pomyśle i rozpoczęła współpracę ze stowarzyszeniem. To jest kolejny przykład na to, gdzie stowarzyszenie pod właśnie tutaj przewodnictwem pani Agnieszki Budek przeprowadziło właśnie taką diagnozę, jeśli chodzi o potrzeby w gminie Ćmielów. Taka potrzeba jest od dawien dawna, wobec tego kładę nacisk również na te działania miękkie, gdzie właśnie wspólnie ze stowarzyszeniami wchodzimy w różne projekty po to, aby właśnie pozyskać dodatkowe środki, a przede wszystkim pomóc mieszkańcom, by żyło się lepiej. Dzieci, które wezmą udział w projekcie, będą mogły liczyć na wiele atrakcji i form rozwoju. Począwszy od zajęć z robotyki, kończywszy na zajęciach sportowych, piłka nożna, taniec, szachy, jak również te związane z dalszą ścieżką edukacyjną, chociażby doradztwo zawodowe, coaching motywacyjny. W dobie pandemii jest to niezwykle istotne, ponieważ ta młodzież, dzieci są pozostawione same sobie w szkole zdalnej niestety, bez bezpośredniego kontaktu. Wsparcie otrzymają również rodzice, którzy będą mogli uzyskać wiedzę na temat czyhających zagrożeń dla ich dzieci, a także dowiedzą się, jak pielęgnować relacje ze swoimi pociechami. Opiekunowie świetlic przejdą specjalne szkolenia, a nawet będą mieli możliwość uzyskania studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej. Kursy i szkolenia kwalifikacyjne nadające kwalifikacje, mówimy tutaj o mediacjach szkolnych, mediacjach prawnych. W szkole podstawowej w Ćmielowie i szkole podstawowej w Brzustowie zostaną dostosowane i wyposażone pomieszczenia na działalność czasodzielni. Dodatkowy sprzęt niezbędny, komputerowy, również w meble, w projektor multimedialny, wszelki niezbędny sprzęt do tego, żeby te zajęcia prowadzić. Pierwsze zajęcia w nowych świetlicach powinny ruszyć już w maju tego roku. Cały projekt potrwa do czerwca 2023 roku. Czas pandemii przynosi wiele spraw urzędowych do sieci i to za pomocą internetu możemy m.in. składać wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego, ale już od 2 sierpnia będzie to niemożliwe. Ponad 2 miliony, tyle dowodów osobistych wydano polskim obywatelom w roku 2020. Aktualnie w obiegu znajdują się dwa rodzaje takich dokumentów, zwykłe plastikowe i te z warstwą elektroniczną. Natomiast od 2 sierpnia do użytku mają wejść nowe, lepiej zabezpieczone dokumenty tożsamości. To jest niejako dostosowanie przepisów do wymogów Unii Europejskiej, do rozporządzenia, które ma zadbać o to, aby te dokumenty były dokumenty tożsamości i dokumenty pobytowe były dokumentami bezpiecznymi i trudniejszymi do podrobienia. Także uspokajam, bo rzeczywiście dużo się dzieje w tych dowodach. 19 rok, warstwa elektroniczna, teraz z kolei odcisk palca, który ma się pojawić na dowodzie i znów do tej warstwy graficznej, którą widzi każdy, kto patrzy na ten dowód, ma wrócić podpis właściciela. Zmiany wpłyną na dotychczas wprowadzone udogodnienia. Po pierwsze, zniknie możliwość składania elektronicznych wniosków o dowód osobisty. Uważam, że w czasach pandemii to troszeczkę nam komplikuje sprawę, ponieważ niezbędny jest odcisk palca, przynajmniej dla osób powyżej 12 roku życia. I wiąże się to z tym, że ci, którzy do tej pory załatwiali sprawy przez ePUAP profil zaufany, więc teraz nie będą tego mogli zrobić, ponieważ muszą przyjść do urzędu i fizycznie odcisnąć, prawda, ten palec. Online będzie można złożyć tylko wniosek o wydanie dowodu tymczasowego dla osób do 12 roku życia. Problemem mogą okazać się również kwestie organizacji pracy w przypadku osób chorych lub niezdolnych do poruszania się samodzielnie. Natomiast problemem również jest to, że pracownicy wydziału, którym kieruję, bardzo często jeżdżą do domów pomocy społecznej, czasami do szpitala, gdzie rzeczywiście ludzie są w ciężkim stanie i nie mogą przyjść do urzędu, więc tu jeszcze, przynajmniej ja to sobie tak wyobrażam, że potrzebny będzie sprzęt, który trzeba będzie tam zawieźć i użyć go niejako na miejscu. Nowe dowody mają być bezpieczniejsze, ale nie ma przymusu, aby wymieniać stare. Wszystkie dokumenty tożsamości wydane przed 2
sierpnia 2021 roku zachowają swoją ważność. Te dowody osobiste, które są ważne, które nie stracą ważności, absolutnie mieszkańcy nie mają obowiązku ich wymieniać, więc czy to jest dowód z tą warstwą elektroniczną, czy jeszcze ten starszy, bez warstwy uruchomionej, aktywowanej, więc one są ważne i będą ważne. Zgodnie z danymi Ministerstwa Cyfryzacji, w bieżącym roku swój dowód osobisty powinno wymienić ponad 1,5 miliona osób, natomiast ponad 300 tysięcy obywateli skończy 18 lat, co oznacza, że większość z nich będzie mogła wnioskować o swój pierwszy, pełnoprawny dokument tożsamości. W dzisiejszych Telefaktach to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na jutrzejsze wydanie o stałej porze. A przed nami regionalna prognoza pogody. Do zobaczenia. CarFast. Dla tych, którzy nie wiedzą, co przyniesie nowy dzień i martwią się o swoją zawodową przyszłość, mamy dobrą wiadomość. Z ośrodkiem szkolenia CarFast zdobędziesz nowe kwalifikacje i z pewnością siebie wejdziesz na rynek pracy. Kursy dla operatorów maszyn budowlanych i drogowych, koparko-ładowarki, koparki, ładowarki, spycharki, walce drogowe, frezarki, wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, żurawie, podesty ruchome i tym podobne. Kursy dla kierowców zawodowych, przewóz towarów niebezpiecznych ADR, świadectwo kwalifikacji i wiele innych szkoleń podnoszących Twoje kwalifikacje. CarFast. Weź przyszłość w swoje ręce. Kompleksowa rehabilitacja. Profesjonalna obsługa. Zabiegi dla każdego. Dostępność 5 dni w tygodniu. Konsultacje fizjoterapeutyczne. Physioactive Rehabilitacja, ulica Polna 27 w Ostrowcu. Telefon 601 27 40 77. Nowoczesne, profesjonalne, przyjazne dla pacjenta Centrum Skutecznej Rehabilitacji. Terapia kontuzji i urazów sportowych. FET, terapia skolios. DIERS, diagnostyka wad postawy. Salus Talent Uro, skuteczna terapia nietrzymania moczu. Konsultacje ortopedyczne i radiologiczne, badanie USG, pełna gama zabiegów fizykalnych, terapia indywidualna. Zapraszamy. Centrum Rehabilitacji Markmed, ulica Kopernika 14, Ostrowiec Świętokrzyski. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura osiągnie 1 stopień Celsjusza, wiatr będzie wiał z prędkością 13 km na godzinę, a ciśnienie osiągnie 1020 hektopaskali. Jutro natomiast temperatura 2 stopnie Celsjusza, wiatr będzie wiał z prędkością 18 km na godzinę, a ciśnienie osiągnie 1021 hektopaskali. Biometr będzie niekorzystny. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.